Wyobraź sobie, jestem 30-letnim ojcem dwójki dzieci, pracuję na etacie od 8 do 16.30. Żona chce wyjechać na wakacje, ale nie masz kasy, a chcesz dorobić sobie, szukasz pracy. Nie potraktujemy Ubera ani Taxify jako stałą pensję i 8-10-godzinną pracę, 5 czy 6 dni w tygodniu, tylko sposób na dorobienie po pracy między obiadem a kolacją w domu, załóżmy. Ile można zarobić jeżdżąc wieczorami od poniedziałku do piątku, 2 godziny dziennie? Jedziemy, jest godzina 18.43. I czekamy. Jest pierwsze. Dzień dobry. 5.87. Mały kurs. Zakończ i od razu mam następny. A, 100 metrów dalej. Spoko, jedziemy. Kolejny. Dzień dobry. I na Szymanowskiego. Kolejny. Kolejny. Gotówka. Niestety nie mogę wziąć. Pierwszy Uber jest. Panu Nasser. Thank you very much. Don't forget anything. Okay, thank you. Have a nice ride. Bye. Do widzenia. A ja? Mam już następne zlecenie. Song Liang. Potwierdzam, że będę. Ale ja Wilanowska, jadę, nawiguj. Pierwszy dzień 22 zł 47 groszy na Uberze i 105 zł 98 groszy na Taxify. Dzień drugi. Odpalamy obie apki. 19.41. Jeździmy do 21.41. Pierwszy z głowy. I'm so smart. You're so smart. Yeah. You cannot imagine. So smart. Okay. 135 zł jest na Taxify, a na Uberze 10 zł 74 grosze. Zobaczymy, co będzie jutro. Do zobaczenia w środę. Trzeci dzień. Dzisiaj założymy sobie, że wyszedłeś o 16 z pracy, jest 16.43 i teraz zaczynamy jeździć. Włączamy obie aplikacje. Patrzcie. Od razu długi przejazd, powyżej 35 minut. Patrz, mieszkałam tam prawie większość mojego życia, nie? Więc pierwsze tylko to znam. Kolejny przejazd, tym razem osoba z niepełnosprawnością. Dobrze, że tutaj poinformowała, bo przynajmniej od początku będę o tym wiedział. Kolejny. Dzwonię właśnie do pani. Na Uberze 68 zł. O, jaka równa suma. I dostałem 15 zł na piwku. A na Taxify 83 zł i 28 groszy. I tutaj w poprzednich dniach zobaczyłem, że jest troszeczkę mniej niż wam powiedziałem. Dopiero na koniec dnia odejmowana jest prowizja po prostu. I to są te realne stawki, które dostawałem. O. Pierwsze zlecenie. Zaczęliśmy dokładnie 21.02. Teraz już jest 3. Dzień dobry, przepraszam, że tak długo. Śmiało. Jest i pierwszy Uber. Jedziemy na belgijską. Kolejny. Ten, co z otwartą paką jedzie. A ja wam podsumuję wszystko teraz, podczas jazdy 150 na godzinę, prawie. Na Uberze 37.49, a Taxify 115.25. To się pewnie zmieni jutro. Ta prowizja, ale to się nieznacznie zmieni. Piątek. Załóżmy, że jestem tuż po pracy. Obie aplikacje już są odpalone. Bardzo duży ruch jest w okolicy. Chociaż na Taxify większy. Nie ma tutaj mnożników na Uberze. Zobaczymy, jak się przebije przez korki. Zaczynam jeździć. O. Pierwszy. Następny kurs. Z klientem się śmiejemy tutaj, że pani zawraca sobie. Już tak pół minuty stoimy. Może coś z tego będzie. Dobra, na dziś koniec. Stoję w ogromnym korku. I już raczej nie złapię żadnego kursu, dlatego wyłączamy aplikację i podsumujemy. Tak wygląda to na Uberze. Dzisiaj tylko jeden przejazd miałem za niecałe 9 zł. A na Taxify, jak widzicie, 140 zł dzisiaj. Kolosalna różnica, a na obu aplikacjach mamy łącznie tyle. Jeszcze muszę podsumować, jak to wygląda z paliwem. Na paliwo wydałem 90 zł, równe, i myślę, że wszystko już wyjeździłem. Bak jest prawie pusty, więc po odjęciu kosztów paliwa mamy tutaj taką sumę.
i w swoim zakresie musicie odjąć sobie amortyzację samochodu i podatki. To już jest w waszej gestii, bo każdy jest inaczej rozliczany. Tu są pod partnerów podpinani, tu są jakoś tak inaczej podpinani, a więc musicie to sobie wykalkulować. VAT 8%, dochodowy 19%, jeżeli nie, no to inne tam rzeczy musicie wliczyć. Najbardziej opłacało mi się jeździć dzisiaj, ale denerwują mnie strasznie korki, więc ja jakbym ja tak miał pracować, to jeździłbym po 19. Tym bardziej, że to jest temat naszego odcinka. Praca po etacie. Taki Jan Kowalski sobie dorabia po swoim etacie. Więc raczej godziny wieczorne. Nie będę się z wami żegnał jak taki typowy youtuber. Po prostu dzięki za oglądanie.